Witam wszystkich serdecznie we wtorek 25 maja słowami haseł dnia dzisiejszego. Pierwsze z psalmu 86, 5 wiersza. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz i jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy Cię wzywają. I z Ewangelii świętego Łukasza, 11 rozdziału, 1 wiersza. Gdy Jezus w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z Jego uczniów rzekł do Niego: Panie, naucz nas modlić się. Wczoraj skończyliśmy przeżywać czas świąt zesłania Ducha Świętego i myślę, że jest to bardzo dobre połączenie tej dzisiejszej Ewangelii z zesłaniem Ducha Świętego. Duch Święty i modlitwa. Parafrazując inny fragment Ewangelii, można powiedzieć, że niech pierwszy rzuci kamieniem ktoś, kto nigdy nie doznał rozproszenia w czasie modlitwy. Kto nigdy nie doznał takiej sytuacji, że nie wiedział, o co się modlić, brakowało słów, albo że tak myśli uciekały, że nie mógł się skupić. I wtedy właśnie, jak czytamy w Biblii, Duch Święty podpowiada nam, o co mamy się modlić, ale też Duch Święty stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Któryś uczeń zapytał Pana Jezusa, jak się modlić. Poprosił o nauczenie modlitwy. Jak my uczyliśmy się modlitwy? Kto nas nauczył modlitwy? Rodzice? Ciocie na szkółkach niedzielnych? Katechetka, katecheta? Czy pamiętamy, kiedy pierwszy raz złożyliśmy ręce do modlitwy? Ale też czy pamiętamy te sytuacje, kiedy właśnie brakowało nam słów, brakowało nam pomysłu, jak się modlić? Bo na przykład zostaliśmy zderzeni, skonfrontowani z taką sytuacją, że w ogóle brakowało słów, nie dało się modlić. I tutaj przychodzą nam ze wsparciem tak naprawdę dwie możliwości. Pierwsza to modlitewniki. W naszym ewangelickim środowisku też trochę ich znajdziemy. I nie jest to żadną ujmą, nie jest to niczym złym korzystać z gotowych modlitw, pod warunkiem oczywiście, że nie są tylko odczytane, nie są tylko bezrefleksyjnie przeczytane, wypowiedziane, ale kiedy jesteśmy w stanie się pod nimi podpisać, kiedy jesteśmy w stanie wczuć się w słowo wołającego. Ale lepszym pomysłem w takich sytuacjach jest coś, co może nie przychodzi na pierwszy rzut oka, czy jako pierwsza myśl do głowy, mianowicie modlitwa pańska, której właśnie nauczył nas Pan Jezus. Najdoskonalsza modlitwa. I tutaj też zdarza nam się trochę bezmyślnie ją wypowiadać. Wręcz niekiedy odklepać, czasem szybko. Dlatego dzisiaj zachęcam Was, żebyście razem ze mną pomodlili się słowami modlitwy pańskiej. Świadomie, powoli, dając sobie czas na zastanowienie się nad każdą z próśb tej modlitwy, nad każdym słowem tej modlitwy. I niechaj ona prowadzi nas przez cały ten dzisiejszy dzień. Pomódlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Życzę nam wszystkim prowadzenia Bożego Ducha, tego wsparcia w modlitwie, kiedy nie wiemy, jak i o co się modlić, Bożej bliskości, Bożej opieki, pokoju i radości na cały ten dzisiejszy dzień. Zostańcie z Bogiem.